Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. W wyniku błędnych, strategicznych decyzji biznesowych straciłeś plus minus około 9 milionów złotych. Ogromna suma pieniędzy. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Trudno dokładnie jednoznacznie powiedzieć. Oczywiście jestem już wiele lat po tej całej sytuacji, w związku z czym łatwo teraz byłoby to przeanalizować, rozpisać i tak dalej. I jak to w przypadku wypadków drogowych często człowiek się zastanawia, jak do tego mogło dojść, tak? A się jednak zdarzyło. Tak? Prowadziliśmy biznes, spółkę na początku osobową, później kapitałowe od początku lat 90. To były czasy, kiedy się zaczynało bezkapitałowo, siłą swoich umiejętności, determinacji i tak naprawdę samozaparcia można było osiągnąć wiele. Nam się tak przytrafiło, że firma bardzo szybko się rozwijała, pozyskiwaliśmy bardzo szerokie rynki, przychodziło to stosunkowo łatwo, w związku z czym mieliśmy jakieś podstawy ku temu, żeby uwierzyć w to, że będzie tak zawsze i że wszystko będzie zawsze fajnie, pięknie, pozytywnie, w związku z czym doszliśmy do momentu, kiedy firma naprawdę funkcjonowała na bardzo poważnie na rynku europejskim, w kilku grupach asortymentowych byliśmy liderem wśród europejskich producentów liczącym się z ugruntowaną pozycją. W związku z czym mieliśmy jakąś wiarę, że wszystko się udaje. Nasza firma była określona jako obarczona sukcesem, wszystko się świetnie toczyło, przychodziło nam o tyle łatwo, że przyjmowaliśmy na przykład marki czy firmy, nawet niemieckie czy włoskie, bez żadnych wielkich trudności. No, dało nam to podstawy do myślenia, że będzie super. Czyli rozwój był naprawdę dynamiczny? Był dynamiczny. Firma się bardzo rozrosła pod względem struktur, pod względem obrotowym. Robiliśmy jakieś 10 lat temu kilkadziesiąt milionów obrotu rocznie. Mieliśmy oddziały w kilku krajach Europy. Nasze rynki były, powiedzmy, od Hiszpanii po Rosję i od Skandynawii po Włochy. Mieliśmy też firmy z udziałem z partnerami zagranicznymi. Więc to struktura była ogromna. Tak. Natomiast my dalej byliśmy ludźmi, którzy zaczynali ten. Nie byliśmy profesjonalistami, nie byliśmy menedżerami wykształconymi i też nie zatrudniliśmy, to był na pewno błąd, nie zatrudniliśmy na pewnym etapie rozwoju fachowców. To jest częsty przypadek, widzę to będąc już starszym człowiekiem wśród dynamicznie rozwijających się firm rodzinnych, że właściciele, którzy tworzyli biznes, traktują to jako swoje dziecko. My tak samo takie podejście do tego mieliśmy, więc trudno jest ten ster przekazać komuś obcemu, mimo tego, że jest lepiej przygotowany, że ma bardzo neutralny stosunek emocjonalny do prowadzenia tego biznesu. Uważam, że to jest w dzisiejszych czasach wymóg absolutny. Czy z perspektywy czasu był to jeden z takich krytycznych błędów, jeżeli chodzi o rozwój waszej firmy? Myślę, że tak, a drugim trudno to nazwać błędem, natomiast często tak się zdarza, że biznes, który jest od początku prowadzony w sposób, który zanim był rozpoczęty, nie były ustalone zasady funkcjonowania, generalna strategia rozwoju, czy nawet określenie się wspólników pod względem przygotowania czy charakterologicznym.
tak w tej chwili się robi, tak? W tej chwili powstają spółki kapitałowe i są ustalone bardzo często konkretne zasady funkcjonowania. Kiedyś tak nie było. Kiedyś po prostu było tak, że okej, zaczynało się i teraz co czas przyniósł, jakie efekty przychodziły, tak się funkcjonowało, więc nam było trudno usiąść i rozmawiać o strategicznych założeniach biznesu, kiedy on funkcjonował i to jeszcze w dużym pędzie. Dlatego uważam, skoro ten program jest po to, żeby komuś dopomóc, tak? To na bazie własnych doświadczeń trzeba się, uważam, z tym dzielić. Zalecałbym osobom, które tworzą, rozpoczynają biznes, przeanalizowanie najpierw samego siebie nawzajem, własnej predyspozycji, własnych możliwości też kapitałowych czy pod względem kompetencji. Tak? To jest bardzo istotne, żeby to zrobić na początku. Potem co się okazuje, tak, że tworzymy tak naprawdę olbrzyma na glinianych nogach. W momentach kryzysowych, które nas dotknęły, głównie z powodu tego, że dwa miesiące przed wybuchem ogólnoświatowego kryzysu dostaliśmy ogromne pieniądze z banków, które w tamtych czasach wręcz namawiały przedsiębiorców, żeby brać, żeby inwestować i tak dalej. Więc my dostaliśmy bardzo duży kredyt inwestycyjny na budowę hali produkcyjnej, biurowca, duży kredyt obrotowy i tak dalej. Więc znowu wiara taka, że okej, wszystko się udaje i tylko może być lepiej, spowodowało to, że kolejny rozkwit firmy, natomiast w bardzo krótkim okresie czasu bank, który nam udzielił tego kredytu, z dnia na dzień praktycznie wycofał się z Polski. Po prostu stwierdził, że w Polsce nie będzie prowadził kompletnie biznesu i było koniec. Zaproponowali nam, żeby przenieść się do innych banków i tak dalej. W tamtych czasach... Czyli taka sytuacja turbo niespodziewana. Taki trochę czarny łabędź. Tak. I tak naprawdę to był taki punkt zwrotny w prowadzeniu tego biznesu, ponieważ miało być tylko lepiej, miało się rozwijać i tak dalej. Wszystko poszło do przodu i teraz trzeba było tak naprawdę zupełnie przestawić sposób funkcjonowania firmy, sposób zarządzania i tak dalej, i tak dalej. I tu zaczęły się konflikty tak naprawdę i zaczęły się okazywać te wszystkie różnice pomiędzy podejściem do prowadzenia. Konflikty między wspólnikami, rozumiem. Między wspólnikami, tak. I skąd tak naprawdę możemy mówić o kwotach jakichś wyliczalnych, pod względem straciłem na przykład taką kwotę pieniędzy. Tak naprawdę są pieniądze, które zostały w jakiś sposób rozdane, nawet nieświadomie, wokół, tak? Ponieważ mnóstwo ludzi, kontrahentów, pracowników, tak dalej, świetnie wykorzystywało tę sytuację, gdzie my nie mogliśmy dogadać się między sobą, a wokół wszyscy świetnie żyli, tak naprawdę. My mieliśmy wielkie zobowiązanie, teraz nie mogliśmy sobie poradzić, jak sobie z tym. Jak to rozwiązać, jak to prowadzić, jak tak dalej. I wtedy był błąd, bo wtedy trzeba było tak naprawdę wziąć od razu profesjonalistów, odciąć się od tego i uporządkować. Tak? Natomiast to był etap nierozwiązywania problemów, tylko trzaskania drzwiami, mówiąc w cudzysłowie. A na świecie to wykorzystywali wszyscy wokół tak naprawdę. Z perspektywy czasu masz już jakieś wnioski, dlaczego nie mogliście się dogadać? Tu wrócę do początku, tak? Do tego określenia różnic fundamentalnych, tak? My paradoksalnie podobno świetnie się dogadywaliśmy. Byliśmy postrzegani jako jedność tak naprawdę, a tak nie było. Jak w końcu przyjęliśmy, nie do końca zatrudniliśmy, bo osoba, która przyszła do naszej spółki, objęła też część udziałów i przez pół roku tak naprawdę współpracowałem z tą osobą, wdrażając ją we wszystkie tajniki naszego biznesu. Bez ściemy, bez barier, po prostu tak jak jest. Tak?
analizując to wtedy, tak naprawdę to uświadomiono nam, jak wielkie nasz, jak drastyczne są nasze różnice fundamentalne, życiowe, osobiste w podejściu do prowadzenia biznesu, czy nawet do długofalowej strategii, czy chociaż punktów, w którym chcielibyśmy, żeby ta firma była. Nie chciałbym mówić o szczegółach, natomiast stąd te wszystkie wnioski, dlaczego warto przed, nazwijmy to, podpisaniem aktu notarialnego jednak te wszystkie sprawy przegadać, przebadać, przedyskutować i lepiej nie rozpoczynać biznesu, nawet jeżeli wszystko wydaje się klarowne, super i nawet w Excelu się składa, jeżeli tego typu rozbieżności są. Bo jak jest wszystko prosto, fajnie, lekko, to wiadomo, że nikt na tym nie zastanawia, tak? Jeżeli natomiast taki punkt zwrotny, a zawsze się może zdarzyć i przeważnie się zdarza, to wtedy obnaża wszystko. A te rozbieżności, czy moglibyśmy je troszeczkę bardziej sprecyzować, nazwać, pokazać jakieś przykłady? Bo wydaje mi się, że widzowie oczywiście mniej lub bardziej rozumieją, o co może chodzić i każdy pewnie to sobie interpretuje na swój sposób, natomiast tak bardziej od Ciebie, na jakie różnice powinno zwracać się uwagę? Które z nich są według Ciebie fundamentalne? Jedno z takich, nie chciałbym teraz gradacji jakieś przeprowadzać, tylko to, co mi przychodzi do głowy, natomiast na przykład bardzo ważną sprawą jest określenie sukcesji, gdzie, jeżeli to jest firma rodzinna i dwurodzinna na przykład, tak, no to bardzo istotną sprawą jest określenie na początku, tak, jak to ma być, jeśli coś. Tak. O tym się kiedyś kompletnie nie myślało, tak, a uważam, że warto tego typu zagadnienia ustalać na początku, tak, bo potem się okazuje, jak zaczęły się rozmowy na ten temat, tak, no to jeden, no, ja na przykład kształciłem dzieci po to, żeby tę firmę prowadziły, a druga strona kompletnie nie i wręcz nie miała takiego jakby zamiaru, ponieważ chce pracować tam i nie wyobrażam sobie, żeby nie pracowała do końca swoich dni w tej firmie. Ja podchodziłem do tego inaczej. Co jeszcze? Tak? Kwestia podejścia do struktury zatrudnienia na przykład, tak? co jest ważne. Tak? Ja zajmowałem się produkcją, dla mnie było ważne szacunek dla ludzi, którzy tych najmniej zarabiających, ale którzy no, bez nich się nic nie wytworzy. Druga strona, dla mnie najważniejsze były handlowcy, sprzedaż itd. itd. Z perspektywy czasu w tej chwili ta firma funkcjonuje kompletnie bez handlowców i robi jeszcze większe obroty niż kiedyś. Czyli tak naprawdę u nas trudno było na przykład przeanalizować strukturę kosztów i żeby one były zasadne, racjonalne, adekwatne do sposobu funkcjonowania i tak dalej. Tak? Takim charakterystycznym hasłem, które można by wykorzystać na potrzeby tego programu jest to, że nie można sprzedawać najtaniej na świecie i jednocześnie gwarantować najlepszego serwisu na świecie, który jest kolosalnie drogi. U nas próbowaliśmy świadomie, nieświadomie, wspólnie, niewspólnie, wiadomo, no, odpowiedzialność jest wspólna, ale próbowaliśmy jakby zawrócić Wisłę kijem, że można i być najtańszym na świecie i gwarantować najlepszy serwis ze wspaniałą obsługą, która jest ogromnie kosztowna. Z tego się wzięły właśnie te wszystkie straty, że przepłacaliśmy za niektóre etaty bardzo, potem to wszystko się nakręcało tak naprawdę, bo miało to przełożenie na zarządzanie na przykład ciągłością produkcji. Nie mogliśmy spiąć jakby działania działu handlowego z działem produkcyjnym, gdzie dział produkcyjny wymaga planowania, żeby optymalnie móc planować koszty i tak dalej. Dział handlowy nie był w stanie nam zagwarantować racjonalnego zarządzania zleceniami, produkcją, ponieważ mieliśmy mieć gotowość
na wszystkie możliwe zdarzenia, a tam były skoki czasami bardzo duże w zamówieniach. W związku z czym my utrzymywaliśmy zasoby do obsłużenia w świetnym serwisie naszych klientów, bo sprzedawaliśmy do bardzo dużych sieciowych klientów na terenie praktycznie całej Europy, więc utrzymanie zasobów i gotowości jest ogromnie kosztowne. Tak? W czasie, kiedy na przykład był jakikolwiek spadek zapotrzebowania, my przepłacaliśmy za koszty wszelkie tak naprawdę, magazynowania, produkcyjne i tak dalej. Z tego tak naprawdę się brały te wszystkie niepotrzebnie wydane pieniądze. I to się jakby składało potem ostatecznie tą kwotę tych powiedzmy 9 milionów złotych, tak? Tak, to liczę mniej więcej. Czy tak naprawdę, gdyby wynająć menadżera, dać mu kompetencje i pozwolić mu zarządzać tym wszystkim i od niego wymagać, to uważam, że tych pieniędzy byśmy nie wydali. Natomiast tutaj właśnie wracając do zasad prowadzenia biznesu, bardzo trudną rolą jest bycie jednocześnie właścicielem czy współwłaścicielem spółki, zarządem i jeszcze pracownikiem. To z perspektywy czasu uważam jest niemożliwe do pogodzenia. Ponieważ każdy z tych z tej pozycji w strukturze firmy ma kompletnie inne założenia, inne kompetencje i tak naprawdę to na dłuższą metę jest niemożliwe do sprawnego funkcjonowania. Tak? Czyli ja jako pracownik przychodzę do zarządu, bo czegoś chcę. Zarząd ponosi odpowiedzialność, musi to gdzieś tam wprowadzić, zarządzić, zagwarantować, tak? I jeszcze jako współwłaściciel powinien ciągle donosić kapitał, żeby spełnić te wszystkie zachcianki, oczekiwania i tak dalej. Dlatego uważam, że jest, rozmawiając z wieloma przedsiębiorcami, którzy mają podobne rozterki i problemy, to też borykają się z tego typu problemami, tak? Jak to wszystko pogodzić tak naprawdę. A w polskiej mentalności no my jesteśmy gospodarką i pokoleniem, które dopiero tworzy tak naprawdę te przedsiębiorstwa, te biznesy. No jest to przywiązanie jednak, że okej, tworzyłem tą firmę, jestem do niej przywiązany, jest moim dzieckiem. Często się z tym spotykam i bardzo trudno jest to jakby odciąć. Natomiast mając kontakty międzynarodowe, wiem i rozmawiałem z przedsiębiorcami na zachodzie Europy, oni się z tego już wyzwolili w dużej mierze. Tak? Tam jednak jest bardziej racjonalne podejście do tego typu zagadnień. No ale to trzeba dopiero u nas myśleć, dowykształcić. Co było punktem kulminacyjnym w całej tej historii? W którym momencie się odsunąłeś od firmy? Odsunąłem się od firmy, ponieważ przygotowałem jakiś plan funkcjonowania, strategię i powiedziałem sam sobie tak naprawdę, że jeżeli w ciągu pół roku uda się to wszystko podogadywać, ustawić i uwierzyć w to, że to będzie możliwe, to zostanę, będziemy funkcjonować, ponieważ parę lat polega na tym, że stąd, jak już była to trzecia osoba, tworzyliśmy, jak to można było narysować na kartce papieru, idealny trójkąt kompetencji i tak naprawdę teoretycznie to wszystko powinno świetnie funkcjonować. Natomiast te wszystkie zaszłości i różnice fundamentalne plus to, przez co przeszliśmy we dwójkę, tak naprawdę nie pozwalało na to, żeby móc to totalnie przeciąć i potraktować jako niebyłe. Trupów w szafie było zbyt dużo. Uznałem, że będzie lepszym dla nas wszystkich, że odejdę, zwłaszcza, że tam jakieś miałem sprawy też rodzinne, które mnie do tego przekonywały. W związku z czym odszedłem, mam osobistą satysfakcję, że wiele z założeń, które wtedy chciałem wprowadzić, jest wprowadzone i ta firma funkcjonuje, że tak powiem, bezproblemowo w dalszym ciągu, więc
uważam, że to był dobry krok, zwłaszcza, że dzięki temu zachowaliśmy bardzo dobre, poprawne relacje osobiste, a to jest uważam ważniejsze niż biznesowe. Czy jakoś mentalnie odchorowałeś całą tą sytuację? Jestem osobą, która dobrze sobie radzi ze zmianami i akceptuje to, co mi się przytrafia, więc ja sobie poradziłem z tym psychicznie i mentalnie. Uważam, że to była dobra, znaczy to była właściwa decyzja, tak? Nie odwracam się teraz, nie analizuję, co by było, gdyby, ponieważ ta droga prowadzi donikąd, tak? Funkcjonuje w miarę normalnie i uważam, że cieszę się, że mogę na przykład rozmawiać z tobą i z dystansem dużym móc opowiadać o tego typu przejściach, ponieważ wiem, że dotyczą wielu przedsiębiorców i chociażby dlatego warto było odejść, natomiast gdybym został, to no to byłoby dalej ciągnięcie wszystko w kwestiach emocjonalnie. Uważam, że nie do powodzenia były pewne rzeczy. Że to była bardzo racjonalna i przemyślana decyzja, którą też podjąłem wspólnie z rodziną. Dziękuję Ci, że poświęciłeś nam czas i że zdecydowałeś się podzielić tą historią, która no, nie jest łatwa. No, niemniej mam nadzieję, że jeżeli tym materiałem pomożemy chociaż jednej osobie w Polsce bądź na świecie, no to było warto, więc jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.